Teraz są zakochane. A teraz on jest obrażony. A teraz będzie ona też obrażona. Oboje są obrażeni na siebie. On ją teraz przeprasza. No i godzą się. I są zakochani. I dobrze, że zakochane. Wrócimy do siebie. Bardzo mnie inspiruje historia tutaj wioski i historia rodziny. Bo moja rodzina tutaj jest notowana od 1701 roku. Są na to księgi parafialne i genealogia rodziny prowadzi do 1749 roku, a pierwszy suchy w aktach grodzkich zapisany został w 1701 roku. Tu na pamiątkę tego mojego przodka wykonałem tą płaskorzeźbę. Wyżej już następny już z genealogii rodziny jest też suchy ze synem i swoją małżonką z 1797. Tak. Następną pracę mam tutaj, dotyczy historii Wiśniewki, historii. To też z przywilejów, tutaj jest urywek tekstu, proszę sobie przeczytać, bardzo ciekawy i nawet taki... Ja, Augustyn Działyński, z Kościelca Wojewoda Kaliski, pan i dziedzic folwarku w Złotowie itd., zezwalam zacnym Janowi i Katarzynie Belc na zakup i wejście w posiadanie młyna w Wiśniewce w sumie za sumę 675 tynfów ze wszystkimi zabudowaniami, polami, gruntami, ogrodami, łąkami. Pozwalam im hodować 200 owiec. Z młyna są zobowiązani oddawać do dworu corocznie 40 miarek złotowskich zboża oraz 53 tynfy i 6 groszy na świętego Marcina, ponadto jednego koguta i psa myśliwskiego. Pod groźbą kary nie wolno im oszukiwać swoich klientów. Przywilej ten podpisuje własną ręką i pieczęć rozkazuje położyć. Działo się to w Zamku Złotowskim 16 października 1751 roku. Fragment z przywileju. To jest fragment, bo on jest dłuższy, ale tutaj dołączam do tej płaskorzeźby właśnie ten, takie najbardziej ciekawe zdania z tego przywileju. Najbardziej to mnie poruszył ten pies i kogut. Co roku musiał oddać. To było takie no, ciekawe właśnie, po co temu właścicielowi majątku był potrzebny pies. No, pies myśliwski to rozumiem, ale kogut to nie wiem dlaczego. Może dla rozweselenia. Narosł. Może narosł, no ale kurę narosł się brać. No w sumie racja. To nie wiem, może... Może ja się tak się zastanawiam, czy nie były to jakieś walki kogutów. Jeszcze mogę panią pokazać moje prace tutaj. To nie są wszystkie moje prace, bo jeszcze mam drugą pracownię tutaj przy garażu. To są takie większe prace. No i tu już miejsca nie było dla tych prac. Ale tam można też sobie zobaczyć. Proszę sobie wejść. Czasem pracuje się 2-3 godziny, czasem 5 godzin. Trudno powiedzieć, to się rozciąga w czasie, nieraz długim czasie to się rozciąga, nieraz 2 miesiące, nieraz szybciej, nieraz w ciągu miesiąca taką rzecz można też wykonać. To zależy od tego, jaką ma się wenę i jakie ma się siły do dyspozycji. Czyli od zapału.
wszystko zależy. Zapału też, tak, tak. Takiej motywacji też. A już 5 godzin jak popracuję dziennie, to góra. Przy takiej rzeźbie. To już góra. To już jest człowiek zmęczony nawet nie tyle fizycznie, co i psychicznie też. Po prostu zmęczony umysł jest. Bo to trzeba jednak skupić się, to trzeba. I wtedy nagle odkłada się, bo już szkoda, można popsuć, nie? No tak, rozumiem. Można popsuć. I to chyba wszyscy mają, artyści mają chyba coś takiego. Tak jest. Że w pewnym momencie dla mnie tak jest. Jest człowiek zmęczony i musi odłożyć pracę. Bo wtedy łatwo popsuć. Mhm. Jak będzie się robiło na siłę, to nic dobrego nie wyjdzie. Dobra, idziemy. Ja należę do Stowarzyszenia Twórców Ludowych z tytułu poezji ludowej. Bo i gwarą, tutaj też są gwarą niektóre wiersze pisane. I to jako po prostu jestem twórcą ludowym, ale akurat nie, jeżeli chodzi o rzeźbę. Bo nie mogli mnie zaszeregować. Nie mogli mnie zaszufladkować, powiedział. Bo ja po prostu, ja się nie trzymam pewnych wzorów. Który wiersz jest pana ulubiony, czy nie ma pan ulubionego wiersza? Jeden z tych wierszy. Byłem kiedyś zaprzyjaźniony z Markiem Obarskim i Witkiem Różańskim w Poznaniu, bo mieszkałem przez jakiś czas w Poznaniu. Oni wtedy byli tacy, no też początkujący. No bardziej zaawansowani ode mnie, ale żeśmy należeli do takiego tam stowarzyszenia młodych piszących. I wtedy napisałem taki wiersz 95. I to jest taki troszeczkę... Ten? Tak. Legenda o Morzu Śródziemnym, tęsknota do jasnego błękitu. Nie widziałem cię, brzegi skalne, roślinne, pustynne, wody ciche, błękitne i krwawe. Spośród nocy i dni wybrałem żyjącą we mnie tęsknotę. Uderzyła mnie twoja surowa czystość, w tobie źródło mająca i nieprzemijająca, w kamiennych twych wioskach widzę moich bliskich, serca niespokojne. Podróże do wyspy, od wyspy do wyspy, za grosze, za głód, za trwanie w postanowieniach swoich niedorzecznych. Osaczony jestem w górach twoich kamiennych, w walce o byt, zdobywam widzenie twoje. Tu też jest Morze Śródziemne i nasza kąpiel i fale i korale, nasze połowy i starcia podwodne. O tobie pisać wszystkim, od zachwytu do nędzy. Szukam dni twoich tłustych, szukam twego śpiewu. Ty dotrzesz do mnie, ja dotrę do ciebie, najskrytsze głębie. Uciekasz wciąż przede mną, to znów dom mój podgryzasz. Jesteś na kształt rozgwiazdy i na kształt dzikiej rtęci. Zmęczony jestem, ale pójdę w drogę przeciw tobie i znajdę ciebie poza twym obrębem i znajdę ciebie w każdej świata stronie. Bo czym ty jesteś, wszystko jest i w gwiazdach i na orbitach każdej mojej myśli. Jest noc przede mną, a u ciebie słońce. U mnie poranek, a u ciebie gwiazdy. Bądź pozdrowiona, morska burzo moja i zwierząt skalne zakamarki twoje. Poznaj 1968. No to takie wyrastało po prostu ze mnie wtedy. Marek Obarski mówi, też zachwycał się tym wierszem. Mówi, oddaj mi go. O. Ja mówię, nie, nie mogę. Nie dziwię się, bo jest naprawdę taki, czuć, że jest taki z głębi serca. Za stodołą jest pole, droga i tutaj, no, kiedyś dawniej, to tutaj myśmy nawet uprawiali pole, tą ziemię, kawałek nieduży.
No i to tak, to się mówi, tą drogę na, Zopot, na za, za, płot, za płotami, jak gdyby. No i to taka scenka jest, jak jedni pracują tutaj drogą, ten wóz konny, tu ktoś, jakiś staruszek. No a przede wszystkim ten skowronek jest takim punktem centralnym tego wszystkiego. Zainteresowani są tym pracujący tym skowronkiem. Bo to jak skowronek zbijał się, to zawsze ludzie głowy podnosili i patrzyli na tego ptaszka, bo on tak się wznosił i świerkał cały czas. No to tak było fajne zobaczyć skowronka. Takie życie na wsi było. Jeszcze jest, ale skowronków teraz dawno nie widziałem. No one, jakoś mniej tych skowronków. No i teraz, oho, to pani zaczyna. No, mam tremę teraz. A jakieś rady mógłby pan udzielić? Czy zacząć od czegoś, co jest na dalszym tym planie, czy na pierwszym planie? Pierwsze to, bo trzeba odciąć się od tła. A jeszcze można by pani inaczej. Tak. Niech pani spróbuje. To wcale nie jest lekka praca. Rzeźba. I umysłowo, jeżeli się robi coś twórczego, umysłowo ja stolarki, byłem zmuszony do stolarki, bo ojciec był stolarzem i zostałem w pewnym stopniu przymuszonym sytuacją rodzinną zresztą, bo też chciałem do technikum plastycznego. Ale nie dało rady, poszedłem do warsztatu. To było nudne i wymagało precyzji większej niż w rzeźbie. W rzeźbie większa jest dowolność. Coś nie wyjdzie, to głębiej wchodzę w drewno, ścinam, zwłaszcza przy płaskorzeźbie. Łatwo w ten sposób, łatwo przejechać głębiej, gdzieś za daleko nieraz. Lepiej, jak już trzeba uważać, to lepiej sobie młoteczkiem, tak, chociaż małym, pobijać, to wtedy ma się większe wyczucie, nie? Bo taką ręką można za daleko pojechać. W sumie to nie czuć brak takiej kontroli. Tak, bo za wielką siłę. A tak lekko pobijając, to zawsze wtedy no, za daleko się nie pojedzie, nie? To jeszcze zależy, jak człowiek jest ma opanowany. Ale nieraz mi się zdarzyło, że pojechałem dłutem za daleko, jeszcze popsułem coś. I później trzeba myśleć, jak to zniwelować. Kiedyś dawniej to nieraz noce zarywałem. Miałem taką welę, albo trzeba było nieraz zmuszało się po prostu, bo trzeba było na czas wykonać coś. Trochę rozluźnić się. Tak, zauważyłam, że bardzo tak mam taki odruch, żeby mocno ściskać ten młotek. A no właśnie, to też męczy bardziej. Nie, to trzeba lekko, tak. Lekko. Oddechnąć sobie, człowiek zapomina o oddechu czasem. Tak. Dobrze, pani idzie. Ta robota. I całkiem dobrze się pracuje. Człowiek się rozkręca, tak. Człowiek się rozkręca. Tak z mojego doświadczenia z rzeźbą, jeśli chodzi ogólnie o rzeźbienie takie z gliny, to po prostu człowiek w pewnym momencie już się rozkręca i już o tym nie myśli i po prostu robi, ręce same prowadzą. Złapię odpowiedni oddech.